dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Ostatnio mijałyśmy na kanale Zoom na paletki, słuchajcie. I w dalszym ciągu dalej chcecie jeszcze więcej paletek, także ten pomysł Wam się spodobał, z czego ja się bardzo cieszę. Więc przejdźmy teraz może do... Dzień dobry. Cześć. Mój Fortnite. No nie, włosy muszę zrobić. Włosy musisz, no musisz koniecznie zrobić włosy. Mój przystojniak. Mam w nabyciu, mam nabyte dwie nowości i myślę, że chyba pominę te, które jeszcze mam i które też Wam zrobię, ale zrobię Wam chyba jednak w pierwszej kolejności test nowości, gdyż to są już Wam znane czekoladki, słynne czekoladki. Ja mam tutaj Chocolate Elixir oraz Violet. Te dwie czekoladki też sobie zasłoczujemy. Wybyliśmy mam koszulkę, która została od dwójka. Została od dwójka koszulkę Fortnite. Jeee, kto lubi Fortnite, łapka w górę. To taka gra, tak by the way. No, także lecimy dalej. Dobra, przejdźmy, słuchajcie, do tych paletek. Zasłoczujemy sobie. Oczywiście są to podróbeczki, nie muszę mówić. Tutaj mamy Urban Decay, to jest Born to Run. A tu mamy Anastasia, Beverly Hills, Norwina. Rozsławione na Instagramie paletki. Jeśli chodzi o opakowania, są znośne, ale jakbym miała obstawiać, to zdecydowanie Urban Decay się bardziej popisał niż Norwina. To jest takie zwykłe, proste pudełeczko, takie... nijakie, aczkolwiek bardzo ładnego koloru. Tu natomiast jest taka fajna wkładka i bardzo fajnie to wygląda, bardzo estetycznie, bardzo porządnie nawet można powiedzieć wykonane, jak na paletkę za piątaka. Tak wygląda szata graficzna, strasznie ona mi się podoba, bardzo mi się podoba, także plus. Tutaj mamy oczywiście lusterko, dość szerokie, także też fajnie. Ściągamy folijkę i kolory ukazują nam się takie. Jeżeli chodzi o opakowanie, tutaj teraz o pigment, tak jak patrzymy, wygląda on, myślę, fantastycznie i dość obiecująco. Cień, jaki rzuca nam się najbardziej w oczy, to jest dokładnie tutaj ten czerwony plus ten tutaj niebieski. Najpiękniejsze kolory chyba w tej paletce. Tak by to wyglądało. No i co? I przejdziemy sobie tutaj może do zesłoczowania. Zesłoczuję Wam dosłownie każdy po kolei. Nie wiem, czy mi starczy ręki. Mam nadzieję, że tak, jakby co, to mam drugą. To lecimy od góry. Pierwszy z cieni. Pigmentacja, formuła bardziej nie pigmentacja, jest taka dziwna. Określiłabym ją dość dziwną. Bardzo dziwnie się to coś aplikuje na dłonie. Naprawdę bardzo, bardzo tak, nie wiem, ja nie umiem tego opisać, ale bardzo niefajnie. Cień drugi, taki bardziej złoty. No już coś tutaj się dzieje, coś tutaj widać. Ja sobie tutaj patrzę w lusterko, mam nadzieję, że u Was to też widać. Trzeci z cieni, Blade, taki różowy. Przed chwilą Wam też to nagrałam na IGTV w takim dużym skrócie i pokazałam tylko dosłownie wybrane jakieś kolorki. Ale nie ma szału, słuchajcie, można powiedzieć, że prawie nic nie widać. Dalej Weekender, cień matowy, nic nie widoczny, słuchajcie. Po prostu nic nie widoczne, także jeżeli chodzi o maty, na razie w tej paletce i te jasne takie kolorki, widzicie to? To nic nie widać, po prostu nic. Steel Shot, kolejny z kolorków, to jest taki niby brzoskwiniowy, niby taki łososiowy, nie wiem jak go nazwać. Przy większej ilości podziabania jest on faktycznie widoczny. Dalej Reef, obok tego cienia, to jest taki niby pomarańcz, ale taki bardzo brudny pomarańcz. Ja myślę, że to jest chyba max, co ja wyciągnę z tego koloru. Tak to wygląda. I ostatni cień, Good as Gone. I to jest, znaczy miał być brąz, taki ciepły, fajny brąz. Ale z tego chyba nic nie będzie, słuchajcie, dziabam, ja nie wiem, chyba paznokciem, słuchajcie, wezmę. Bez kitu, nie? Dziabam paznokciem. Nic, po prostu... Prawie, że nic. Jeżeli jesteście bladziochami, to może coś będzie u Was widać. Nie sądzę, że na moim oku będzie coś widoczne. Jak widzicie, niewiele cieni tutaj widać i niewiele z nich się jakby wyróżnia, co oczywiście daje nam już jakby taki wgląd na to, co może się dziać na naszym oku po takich słodziach. Dobrze, teraz przejdę tutaj z tej strony i jedziemy. Hello Ride.
To jest taki piękny fiolet koło czerwieni, natomiast nie jest on tak samo mocno napigmentowany jak w tej paletce, aczkolwiek tutaj wygląda na mocno, ale uwierzcie mi, że dość mocno macnęłam ten cień, także pigment nie jest aż tak mocny, ale jak już na ten rządek w porównaniu z tym pierwszym jest moc, można powiedzieć. Teraz lecimy z cieniem czerwonym, z tym najpiękniejszym o nazwie Baja. I ten cień jest najpiękniejszy z tej w ogóle paletki. I powiem Wam, że najbardziej on mi się podoba, to jest taka czerwona pomarańcza. To nie jest pomarańcz, to nie jest czerwień, to jest taka czerwona pomarańcz. Czerwona pomarańcza, bardzo ładny cień. Dalej mamy już tutaj połysk, taki zmielony dość grubo, bym rzekła. Ale po zesoczowaniu nie ma tragedii, nie roluje nam się on zbyt bardzo na skórze, także taką wygląda. Jak widzicie, drugi rządek jest już o wiele fajniejszy od pierwszego. Pierwszy można uznać za, można powiedzieć, pomyłkę, poza tylko chyba tym złotym tutaj. Lecimy dalej. Guild Trip. To jest fiolecik. I jak widzicie, sytuacja lubi się powtarzać. Wcale nie jest mocno napigmentowany. Dziabam. Jest to cień taki znowu, ja nie wiem, czy to się nazywa foliowy, dajcie mi znać, ten taki, co macie wrażenie, jakbyście dotykały czegoś w ogóle mokrego. To jest taki cień, przy mocnym wydziabaniu to jest chyba maks moich możliwości. Kolejny cień, słuchajcie, złoty. No i nie ma tragedii, nie ma tragedii, coś tam się dzieje. Czekajcie, dobiorę Wam jeszcze. Tak by to wyglądało. I ostatnie dwa cienie. Czekajcie, zamienię stronę. Chyba wezmę sobie papier. Czekajcie. I smoke, czyli przedostatni. I damy go tu. I on też jest spoko, więc te foliowe nawet. Znaczy ja nie wiem, czy to się nazywa foliowy. Dajcie mi znać. Tak on wygląda. No i ostatni z cieni, Wanderlust. Jak normalnie prawie nazwa perfum od Michaela Korsa, tylko tam się pisało przez U, a tutaj przez A. Taka zieleń, słuchajcie, ale po pierwsze nie dla mnie raczej zielenie, a po drugie nie podoba mi się ten odcień zieleni, więc taki zgniły niezbyt, ale jak widzicie, początek jest całkiem. Także tak by wyglądał drugi rządek i rządek ostatni, fiolecik. Wild Heart, dzikie serce, już Wam tutaj słoczuję, może zesłoczuję Wam wszystkie po kolei i za chwilę pokażę Wam całą rękę, nie będę się już tutaj wyginać. Cień matowy, punk, nawet fajne. Dalej Double Life, no podwójne życie, zobaczymy, no jest obiecująco, jest fajnie. Bardzo, bardzo fajny miedziany odcień. Dalej Jet, to jest taki przydymiony, taki w ogóle do przydymienia oka, szary, to nie jest czerń, to jest taki grafit, bym nawet rzekła. One mają w ogóle te cienie takie mini poczucie, jakbyście miały drobinki, ale tych drobinek nie widać. Dalej Drift i to jest taki brąz i też widzę, że jest dość spoko, dość fajny. Także te cienie nawet. Dwa przedostatnie. Radio, czyli cień, który podoba mi się chyba najbardziej z tej paletki i chyba jako jeden z nielicznych z tej paletki będzie przeze mnie macany. I ostatni Big Sky. I robimy Big Sky. Również znośny, aczkolwiek już mi tutaj coś mniej w nim odpowiada, ponieważ on pod spodem jakby przebijał się czymś takim białym, jakby miał taki biały brokat. I ta strona wygląda następująco. Tak Wam pokażę. To są teraz kolorki dolne. Wszystkie. Ile było? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7. Po 7. Nie wiem, dlaczego to mi takie wąskie wyszło, to takie szerokie. W każdym razie tak by to wyglądało. Dajcie znać, co Wy myślicie. Ja powinnam teraz zrobić taki... O, taką przybitkę. Ja się po prostu schowam i Wam pokażę, tak by wyglądały te cienie. Myślę, że ten rządek jest naprawdę spoko, te cienie są naprawdę fantastyczne. Te dwa mi się bardzo podobają, tu podoba mi się niebieski brąz i ten brąz. Ten do przydymienia również spoko, ten brązik też fajny i tutaj te złoto. Także to są chyba najfajniejsze z kolorków, więc tak by to wyglądało.
Nie wiem, dajcie mi znać, co wy myślicie. No i zgodnie z zapowiedzią, teraz przejdziemy do drugiej paletki. Pierwsza się właśnie przedstawiła Wam z bliska i to były swatche paletki Urban Decay, tej podróbki Born to Run. Ja zamawiałam ją, tak jak mówię, z... słuchajcie, z, w ogóle nawet chyba są nieodzwierciedlone, zobaczcie. To w ogóle nie jest odzwierciedlenie tego, co jest w środku. Spójrzcie, Wam pokażę teraz coś. Teraz dopiero zauważyłam. Patrzcie. Spójrzcie na to, jak to jest odzwierciedlone. Tak to wygląda. Nieźle, co? Gdzie to czerwień, gdzie ten niebieski? Masakra. Okej, nieważne. Zakończmy już temat z tą paletką. Wydaje mi się, że jednak jest tutaj kilka cieni, z których skorzystam. Paletka numer 2. Moja nowość jest to podróbka Norwiny od Anastazji Beverly Hills. Jeżeli chodzi o opakowanie, fajnie podrobione, bo też jest welurkowe. Takie milusińskie, więc naprawdę fajnie. Nie mamy co prawda cieni, mamy naklejkę ze składem. Tutaj mamy lustereczko wąskie z naklejką, jeszcze nie odklejałam nic. Oczywiście dołączony pędzelek i to nawet fajny pędzelek, muszę Wam powiedzieć, ja dzisiaj go używałam. W ogóle dzisiaj mam makijaż wykonany właśnie dokładnie tą paletką. Tak z ciekawości, to właśnie a propos tutaj góruje ten pomarańcz i brąz. Także przejdźmy do swatchy tejże paletki. Także lecimy od góry, pierwszy cień to jest Dreamer. I kompletnie nie mogę go nabrać, słuchajcie. Bez kitu, nie mogę go w ogóle nabrać, zobaczcie, jest jakiś połysk, ale generalnie to nawet nie widzę, gdzie go kładę. Czekajcie, wezmę go paznokciem. Tragedia. Słuchajcie, tre, jest coś na palcu, jest jakiś połysk, ale nic nie idzie na skórę. Także pierwszy z cieni to po prostu fail totalny. Dobra, lecimy dalej. Summer, cień o nazwie Summer. Brzmi obiecująco. I co my tu mamy? Taki sobie po prostu złoty. Nie wiem jak mam go określić. Taki trochę sraczkowaty nawet bym powiedziała. No ale cóż, tak ktoś widział, słuchajcie, odcień lata. Wild Child. Tutaj już znowu mamy takie rolowanie się troszeczkę pod palcem, jak nabieramy, ale jeżeli chodzi o cień, jest spoko. Naprawdę ładnie to wygląda, ładny taki foliowy chyba cień, o ile się nie mylę. Rose Gold to cień następny, ja chyba dzisiaj mam go właśnie troszeczkę na oczach. To jest właśnie taki odcień. Ja nie wiem, czy Wam tutaj też światło jest, czy jest odpowiednie, czy wszystko dobrze będzie widać. Naprzeciwko mnie jest światło dzienne, a z tyłu nowe tło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także tak wygląda ten kolorek. Lecimy dalej. Celestial. To jest taki ciemniejszy fiolecik. I bardzo fajny jest ten kolor. To jest taki różowo-fioletowy. On na dłoni wygląda bardziej różowo, a w paletce bardziej fioletowo. Tak bym to powiedziała. Tak to wygląda. I przedostatni Dazzling. To jest taki też troszeczkę jakby w odcieniach brązu, złota, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. One troszeczkę inaczej wyglądają jednak w paletce, a troszeczkę inaczej na dłoni. Ale te foliowe nawet znośnie się przenoszą. To jest ten pod tym fioletowo-różowym. I ostatni to jest Drama. I zobaczymy, jaką się spisuje. Również taki miedziany. Różowy bardziej w róż niż we fiolet, ale taki dziwny róż, taki przybrudzony róż, nie wiem, tak to by wyglądało. Myślę, że jeżeli chodzi o pigmentację, jak za paletkę, za tą cenę, to jest ok, jest naprawdę znośnie. Na oku również, jak dobrze pomachacie pędzelkiem, to dla takich początkujących myślę, że będzie to troszeczkę problematyczne, ale dla osób, które już siedzą w makijażu, malują się na przykład na co dzień, to myślę, że nie sprawi to żadnego problemu, a przy dobrych pędzelkach to już w ogóle. Więc tak by wyglądał pierwszy rządek. Teraz przejdźmy do rządku drugiego pod spodem. Zaczynamy od base, niby bazowy. Sprawdźmy. No powiem Wam, że coś tam jest. Ja sobie to zesłoczuję tutaj. Pokazywałam Wam już tą paletkę na IGTV dzisiaj. Jako baza, powiedzmy na upartego może, aczkolwiek zbyt żółte tony są tutaj. Kolejny z cieni to jest największy chyba niewypał tej paletki, to jest Soul.
czyli dusza, ale powiem Wam, że to jest fiolecik, którego praktycznie można powiedzieć, że nie widać. Ja bym go nazwała takim normalnie duszkiem. Duszek Kacper to jest taki nieoficjalny. No nie, nie widać nic, a namachałam się trochę. Jest on tu, jakby ktoś pytał. Także jest tu cień. Dalej, kolejny z cieni to taki trochę latte, kawa z mlekiem. Nawet nie wiem, czy nie nakładam na ten, słuchajcie, na ten fiolet, bo po prostu go. No nie widać, nie widać go. On zanikł, ten już jest widoczny. Myślę, że to jest fajny cień na załamanie powieki. Bardzo ładny. Kolejny to love. Nie wiem, co to ma z miłością wspólnego. Jeżeli chodzi o love, to ja bym tu widziała bardziej tą czerwień z paletki Urban Decay, aniżeli to coś tutaj. To bardziej mi przypomina jakiś candy floss. Ale nie wiem, tutaj kolorki trochę przekłamują, ale zaufajcie mi, że jest to taki lekko różowy kolor, taki różowawy. Dalej, kolejny z cieni to znowu brązik i znowu mat, ale taki myślę, że spoko, również fajny na załamanie powieki. Myślę, że ładny, naprawdę spoko, jak na taką cenę to jest ok. Dalej, przedostatni z cieni, czyli najpiękniejszy w tej paletce i dobrze, że dalej zostało to utrzymane, że tak powiem, czyli że no, nie ma rozczarowania, że ten najpiękniejszy z cieni będzie najmniej widoczny. Tu akurat jest to, wszystko się zgadza. Jest to przepiękny, taki marchewkowy, pomarańczowy kolor. Ja miałam go dzisiaj na całej ruchomej powiece. Przykryty jest on właśnie tym jednym z miedzianych, czyli tym chyba Rose Goldem, jeśli nie mylę. Chyba mam mieszankę właśnie tych dwóch cieni, tak w ogóle. No, także tak by to wyglądało. I ostatni cień to Passion. I to jest taki również ładny, naprawdę ładny, także. Paletka nie jest najgorsza, nie jest najgorsza jak za cenę 5 czy 6 funtów. Śmiało, śmiało, możecie naprawdę sobie na nią pozwolić. Jeszcze raz spróbuję Wam jakoś tak odwzorować mniej więcej, jak to wygląda na dłoni, jak to wygląda w paletce. Tak wyglądają te cienie. Pokażę Wam z bliska. Ten marchewkowy jest przepiękny, a reszta. Są, bo są. Myślę, że gdybym zobaczyła takie swatche, to raczej bym się nie skusiła na tą paletkę. Zamówiłam jeszcze jedną i poczekam, i będzie to paletka z Huda. Także też sobie zrobimy zoom na tamtą paletkę, jak przyjdzie. Także trochę nowości paletkowych, ale mam nadzieję, że przynajmniej pomogę Wam rozwiać jakieś Wasze wątpliwości. Tak by wyglądały cienie z tej paletki. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie. Czy macie, czy zastanawiałyście się na przykład nad kupnem, ewentualnie jakieś podróbki. Co w ogóle uważacie o kupowaniu paletek podróbek? Czy uważacie, że to jest słabe? Czy wszystko jest dla ludzi i bez wczuwania się w cały proces ich powstawania po prostu zakupujecie? Także to jest dokładnie odwzorowanie tutaj podróbeczka paletki Anastazji Norwina. Tak by to wyglądało. Ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. To był przekrój i taki zoom na dwie paletki, dwie nowości. Jeszcze raz przypomnę: Urban Decay oraz Anastazja. Także dajcie znać, co Wy myślicie, piszcie w komentarzach, jakie są Wasze opinie. A ja tymczasem się z Wami żegnam, wycieram łapkę i lecę dalej do obowiązków. Buziaki. Pajo! Pa.